Zajrzymy teraz szybciutko do odkładów, które kupiłem. No i tutaj niespodzianka. Gniazdo mrówek. Paskudstwa. Muszę się tego pozbyć. Straszne. Nie wiem, czy widać. Mrówki zdobiły sobie gniazdo na dachu. No, to nie fajne. Kiedy się ma dzikich lokatorów. Widziałem te mrówki wcześniej, więc muszę coś z tym zrobić, żeby mi tutaj się nie mnożyły. Zobaczymy, co jest. Pszczół. Dolny korpus bardzo dobrze. Wszystko wygląda. Ciekawe, jak ta ramka trutowa wygląda tutaj. No tutaj jest pięknie obłożone nektarem. Muszę przyznać, że ten rodzaj pszczół bardzo intensywnie pracuje. To jest niesamowite. Ramka trutowa, cała zapakowywana nektarem. Aż dziwnie to wygląda, takie wielkie komórki. Takie duże komórki trutowe na całej ramce. Ale pięknie odbudowana rameczka. I zapakowywana miodem. Miodzik, nektar, czerw, jajka. Wszystko tak jak potrzeba. Bardzo ładnie. Tutaj to samo. Zobaczę jeszcze z brzegu. Tu wszystko przygotowywane. Tu czerw. No nie mam wpływu na kształt tych ramek, które otrzymałem z odkładem. Ale po jakimś czasie jakoś się ich pozbędę. O, ciężka. Jest czerw zasklepiony z obu stron. Nektar aż kapie. Przesunę tą ramkę. Żeby odbudowa lepiej szła. To samo zrobię po tej stronie. Tu odbudowa wprawdzie idzie dobrze, ale ta ramka jest cała odbudowana już. Więc zrobimy taki myk. Coś się denerwują.
Dobrze, dobrze. Już zamykam. Chwila. Wygląda dobrze. Spojrzymy na górę. Ramki z brzegu nieodbudowywane oczywiście. Ale już kolejne tak. U, tu ciężka ramka cała zapakowana nektarem. Tu jest piękny czerw. Bardzo ładnie. Calusieńka ramka jajek z jednej strony i z drugiej częściowo. Co wydaje mi się dosyć interesujące, ponieważ jest to ramka z małą komórką. Calusieńka ramka wypełniona jajeczkami. Na małej komórce. No, to będzie ciekawy eksperyment. Jak się te pszczółki będą wykluwać z tej małej komórki. Ale pięknie tutaj zapakowane dookoła. Super. A tutaj już jest nawet czerw. Tu odbudowywały, ale nie bardzo sobie poradziły. Są jakieś skrzywienia na tej małej komórce. Tutaj poszło całkiem dobrze. Ciekawe, jaki to czerw jest. Oby nie trutowy. I tutaj również odbudowa idzie wspaniale. Już nawet są jajeczka złożone w niektórych komórkach. Fantastycznie. Bardzo mi się to podoba. Super. Mają lekkie problemy odbudowywać tą komórkę małą, ale ogólnie idzie im całkiem nieźle. No, jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy, co słychać w tym odkładzie, który teoretycznie był lepszy niż tamten. No, jak widzę, tutaj praca również wre pełną parą. Pszczoły odbudowują komórkę małą, równie pięknie jak tamten odkładzik. Całkiem dobrze. Czerwiu jest dużo.
daję sobie dobrze radę. Tutaj tak samo. O! A tutaj widzę matecznik. Ale ciekawostka. No to skoro jest matecznik, to trzeba będzie go odebrać. Nie mogę pozwolić na to, żeby się pszczoły wyroiły. Zobaczcie. Tu jest matecznik. Nie wiem, czy to widać dobrze. Tutaj na rameczce. Dosyć spory. Przeniosę go do... Tu jest jeszcze jeden nawet. Czyli pszczoły wchodzą w nastrój rojowy. Przeniosę go do mojego ulika weselnego. No więc jeśli widziałem matecznik, to może być to nieciekawa sytuacja. Bo może się okazać, że pszczoły będą chciały się wyroić. A tego bym nie chciał. Miejsca mają dużo, więc nic nie wskazuje na to, żeby chciały się roić. No ale cóż, taki jest ich instynkt. No więcej tu mateczników nie widzę. Dalej budują. Zobaczymy. Zabrałem ten matecznik jeden. Ale skoro był jeden i chyba drugi też mniejszy, no to będę musiał obejrzeć też i dolny korpus. Wszędzie mnóstwo nektaru napakowane. Tu jest miód, pyłek. Magazynu, zapasu zrobiły sobie bardzo dużo. Jest czerw. Właściwie wygląda ten korpus tak, jakby był górnym korpusem, a nie dolnym. No nieźle napakowane. No i ramka trutowa. Częściowo zalana nektarem. Częściowo są też i trutnie. Te
ale niewiele tych trutni. Większość tej ramki to jest nektar. Tu pusto. Nie ma. Okazuje się, że nie ma mateczników. Może to tylko było tak. No ale żeby rozładować sytuację, musiałem coś tu zrobić. Dobra. Więcej nie będę kombinował. Zamykam. Dobrze, że udało mi się znaleźć ten matecznik, więc może uratuję ten ul przed wyrojeniem. Sprawdzimy na koniec odkład, który zrobiłem oryginalnie na początku wiosny z tego starego ula. To też jakieś mrówki się jakieś krążą, ale gniazda nie robią, więc to chyba dobry znak. Odbudowa pierwszego korpusu absolutnie nie idzie, więc dzisiaj korpus idzie w odstawkę, jeśli nic ciekawego pod spodem nie znajdę. Całkiem spora nadbudowa. No nie denerwujcie się. No zobaczmy, co tutaj się dzieje. Piękny czerw z samego brzegu. Tutaj też. Bardzo ładnie. Zapasy, nektar, pyłek, mnóstwo zapasów. Nektar, czerw, wszystko gra.
tu też czerw. Czyli rozwój odkładu następuje prawidłowo. Aha. Tu pszczoły mi budują na bok. Więc trzeba to ściąć. O, to jest ta dzika nadbudowa na bok. Pięknie, jajeczka. Wszystko idzie zgodnie z planem. Bardzo ładnie się rozwija ten ul. Nawet zobaczyłem matkę tutaj. Tutaj sobie chodzi stara matka. I ma się dobrze. Cóż, wygląda na to, że odkład pracuje bardzo intensywnie. Właściwie chyba nie jest już odkładem, tylko pełnowartościowym ulem. Pszczoły budują pięknie ramki. Poszywają pięknie nektar. No dobrze, niech sobie robią dalej. Zobaczę, czy nie ma pod spodem mateczników. Są mateczniki, ale zakładam, że puste, bo nie są zakryte. Czwarta i piąta ramka, zaraz zobaczymy.
Mateczniki są puste, robione tylko tak na zapas. Ale widziałem matkę, więc nie będziemy ich tutaj nakręcać do rojenia się. No ale mateczniki trzeba pościnać. No cóż, całkiem niedługo ten ul będzie rozrastał się błyskawicznie, ponieważ już niedługo będą się pojawiać nowe pokolenia pszczół, wylęgać się, więc myślę, że nie zaszkodzi, jeśli im zostawię ten korpus, ponieważ jeśli wylęgną się młode pszczoły, one się bardzo szybko zajmą tym korpusem górnym i zacznę go odbudowywać. Wciąż jesteśmy w bardzo dobrym okresie pożytkowym, więc zostawiam ten ulik tak jak jest, w takiej konfiguracji. Działa dobrze, rozwija się intensywnie. Wszystko jest ok. Kilka odcinków wstecz pokazywałem wam mój ulik weselny, do którego odłożyłem ramkę z matecznikiem. Dzisiaj znalazłem kolejną ramkę z matecznikiem i włożyłem tutaj do tego ulika, ale zauważyłem też, że z poprzedniego matecznika nie wygryzła się matka, więc po prostu włożyłem tą dzisiejszą ramkę do tego środkowego odkładu. I no zobaczymy, jest dużo czerwiu, dużo pokarmu, dużo nektaru, jest sporo pszczół, które się opiekują tym czerwiem. Jeśli matka się wygryzie i zaczerwi, będzie kolejna rodzina pszczela. Także to tyle na dzisiaj z mojej mini pasieki, ale intensywnie się rozwijającej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!